Dzień dobry. Jesteśmy na dworcu sobie w Krakowie i jedziemy do Warszawy właśnie. Czekamy na Pendolino. I trzeba rozpocząć naszą przygodę. Do Wietnamu! Tego razu zdradzamy? Będzie w tytule. Tak. Dotarliśmy wreszcie na lotnisko. Przeszliśmy automatyczną kontrolę graniczną. No, taka nowość, tego nie widziałem. Samemu się podkłada paszport, otwierają się drzwiczki, później się robi zdjęcie i skanuje kciuk. A tak w ogóle to polecamy dworzec Warszawa Zachodnia. Jest zarąbicie zorganizowany. Okazuje się, że peron 1-9 nie jest koło peronów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tylko jest 15 minut spacerów dalej. I jak ktoś nie wie, to może nie zdążyć na swój pociąg. I my tak zrobiliśmy. Ale na lotnisku się udało, więc czekamy na samolot i za pół godzinki już sruu do Dubaju. Idziemy w Dubaju? Pójdziemy na zakupy. Na lotnisku. Na strefie bezcłowej. Chyba sobie wielbłąda kupimy. Że lecimy? Bo nie wiem, co innego tam można kupić. To nie nasz samolot, to nie nasz. Nie nasz. Nasz jest inny. Lepszy. My już jesteśmy w fartuchu, w rękawie. Bo nas wołali i zdążyliśmy. Tak, tak, polecimy. Wszystko jest okej. Okay. Udało się, siedzimy na pokładzie. Wreszcie. Poznajemy funkcjonalności samolotu. Aga odkryła. Mamy telewizory, to po pierwsze. I jakieś pady. I nie wiem do można czego. Można zagrać. Jesteśmy trochę jak ze wsi. Zagrać w grę. Ludzie pierwsze do samochodu. Do samolotu w Krakowie siedli. To wiozą autobusem do samolotu, a tutaj przez rękaw można wyjść. I dlatego tak szybko poganiali, bo wszyscy już w samolocie, a my sobie gdzieś tam siedzimy i obijamy się. Ale co tam? Przygoda, przygoda. Lecimy. Jesteśmy w Dubaju. Przylecieliśmy. Jeszcze 5 godzin czekania i lecimy dalej. Mają tutaj Rolexy na ścianach i ruchome podłogi. I złote palmy. Idziemy ruchomym wykładziną. Idziemy szukać naszego gate'a C. I będziemy czekać kilka godzin na lot drzemiąc dalej. Sobie i nudząc się. Przykrywając się kocykiem pożyczonym. I niespecjalnie. Tu jest jakaś rzeźba taka, chyba ze złota. No ale na razie to mało się dzieje. Jest przepych, idziemy już jakieś 20 minut i się nie zatrzymujemy i jeszcze nie doszliśmy do końca lotniska. Kroki można sobie porobić. Tak, ja właśnie skończyłam. I meleksy tutaj jeżdżą, więc naprawdę może to świadczy trochę o skali, ogromie. Tylko to jest dla pierwszej klasy, więc nie hołoty nie wożą meleksami. Jak zapłacisz, to będziesz miał. Miał. Korzystamy z czasu na lotnisku. Widzieliśmy nawet Milkę. Głowa Milki. A tutaj? Najpierw się Szejkowi odrywa głowę, a potem zjada się jego zawartość. Ale nie będziemy tego sprawdzać. Nie wiedziałam, jak robi szejk, a teraz już wiemy. Szejk. Przylecieliśmy już na miejsce, jesteśmy na lotnisku w Hanoi. Tam jest nasz samolot. Taki wypasiony sobie, jak to było, Boeing 777. O, na zewnątrz jest 25 stopni. I jeszcze czeka nas kolejka po bagaże, pewnie odprawy, przyprawy. Zaprawy i potem wyprawy. Przeżyliśmy
jesteśmy w autobusie jakimś. Pisze, że City Center jedzie, więc mam nadzieję, że dojedziemy. Przygoda w ogóle. Bilety się kupuje w środku, tak? Tak, jeszcze nie płaciliśmy, ale jeszcze nie jedziemy, więc ma to sens. Pani nas zaprosiła, przeszliśmy żwawym krokiem pomiędzy wszystkich nagabywaczy taksówkowych, tudzież kartowych, tudzież innych, którzy nas chcieli wciągnąć ze swojego samochodu. Na końcu stał autobus. Numer 86, czyli najlepszy rocznik, więc na pewno jedzie w dobre miejsce. I mamy już kartę SIM, więc mały internet i się odnajdziemy. Ale jest widać takie duszno i policjanci z pałkami walą po samochodach, jak ktoś jest nieposłuszny, więc trzeba będzie uważać na motorze. Udało nam się dotrzeć do apartamentu. Do apartamentu wchodzimy bezpośrednio z windy. Wygląda on tak. Mamy wannę przy oknie z widokiem na Hanoi, jakieś ruchliwe ulice. Gdzieś w miarę w centrum. Nie wiemy gdzie do końca. I apartamencik. Mała kuchenka z Agnieszką. I zobaczymy co jest jeszcze z drugiej strony. Telewizor, jakby ktoś chciał oglądać, ale w sumie po co? I tu znowu jakaś kotara. Klatka schodowa. Fajne. Jeszcze kibelka nie znaleźliśmy, a nie, kibelek jest tutaj. No to mamy wszystko, elegancko. Aga uważa, że to jest jakiś problem z przechodzeniem przez ulicę, ale wcale nie ma. Po prostu się patrzy, no jadą sobie auta, jak jadą to się nie idzie. Ale jak nie jadą, to się idzie, no po prostu. O, teraz na przykład przestają jechać, no to się można sobie wpaść, tutaj samochód sobie jedzie, jeden, drugi, skuter, trzeci, trzeba uważać. No ale ulica, no przecież cywilizacja, tu nikt nikogo nie chce rozjeżdżać, więc nie wiem o co chodzi. A my idziemy na jedzenie, więc zaraz zobaczymy jakieś dobre, coś lokalnego Aga znalazła. Lokalną sieciówkę tak zwaną, ale będą pierwsze próby. Zapocztówkowaliśmy się. Tomaszek dokonuje transakcji, targuje się i będziemy słać listy i życzenia do Polski. Dużo ładne, dużo ładne. Piękne są. Dużo ładne. Idziemy sobie właśnie na wysepkę. Kupiliśmy bilety. Jest tam świątynia jakaś jadeitowa, gdzie byli konfucjoniści i taoiści, i filozofowie i w ogóle. Będziemy sobie zaraz zwiedzać. Hello. Hello. Mamy bilety? Jak tu pachnie? Jest mostek. Czerwony mosteczek. Co robi? Jest tutaj. Pokaż jak się ugina. Pokaż, poskacz, poskacz. Nie, ugina się, w ogóle nie reaguje na mój ciężar. Zapłaciliśmy za bilety całe 7 zł, czy tam 8 na oko. I świątynia jest zamknięta, ale tam siedzi pan przy komputerze. Można zobaczyć do środka trochę. Coś tam jest, ale nie wiemy co. Schod. Dobra, świątynia jest otwarta. Niby nie można kamerować, ale tak trochę zerkniemy. Jest tu tak zarąbiście, że nie można było się powstrzymać swojej cebuli, żeby nie nagrać. Niestety. Generalnie w środku się nie należy nagrywać. O, tu jeszcze coś jest. Mamy tam jakiś daszek pagody. Tu są z kwiatów. W środku bardzo ładnie kwiatami pachnie. A tam są jeszcze jakieś zwierzątka. Wiemy troszkę więcej, to można powiedzieć. O żółwiach wiemy więcej, że są symbolem długowieczności i są uważane za jedna z czterech świętych zwierząt. Tak, tu są ich takie przedstawienia. Nie wiem czy... No taki żółw, trochę dziwny. Tutaj jestem winny sprostowaniem. Tak naprawdę wyglądały te żółwie, a dokładnie są to żółwiaki szanghajskie. Te dwa wypchane okazy, które znajdują się obok świątyni, to osobniki, które żyły kiedyś w jeziorze Hoankiem. Żółwie te są uznawane za największe lądowe żółwie słodkowodne. Żyły w północnym Wietnamie i w południowych Chinach. Obecnie gatunek jest oznaczony jako krytycznie zagrożony, ale najprawdopodobniej już wyginął, bo w zeszłym roku znaleziono martwego ostatniego żółwia, który żył na wolności. A w zoo ich nie ma.
Według legendy w XV wieku król jakiś lokalny, nie będę nazwy kaleczył, bo nie mam po co, dostał miecz od złotego żółwia, który siedział w tym jeziorze, na której jest wysepka właśnie, i jak walczył z dynastią Ming, która z Chin przyszła sobie napastować na Wietnam, to wygrał i potem oddał żółwiowi do jeziorka ten miecz. I tu jest teraz jezioro mieczowych żółwi. Albo... I stąd się wojownicze żółwie ninja wzięły pewnie. Tak. A tu wygląda tak ta świątynia. Jest na wysepce. A tu jest czerwony mosteczek, który się nie chciał wpinać. Tomaszek zobaczył kamienie. I co robi? Szura do kamieni. A tak naprawdę tam zaświecają lampki, znicze i oddają cześć. Kadzidełka też zapalają. Idziemy do Hidden Game Cafe. Tutaj? Nie wygląda. Strzegam wejścia. Hello. Patrz, słuchaj, jak to jest ładnie! Patrz, słuchaj, patrz, słuchaj! Właśnie bierzemy rikszę, bo nam się nie chce iść. Osiągnęliśmy cel kroków, więc jedziemy sobie rikszą, bo czemu nie? Można. Nie ma tu koni, które cierpią. Przyczyniamy się do poprawy stanu zdrowia Wietnamczyków. Mogą sobie popedałować. Tak. Same dobroci. I pan jeszcze dzwoni na nas, nie na nas, na ludzi. A widoczki takie. Trochę pada, więc mamy wymówkę, żeby sobie nie iść, tylko jechać. Fajnie. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 tình Okazuje się, że pod naszym apartamentem jest koncert na żywo. A idziemy do windy. Czekamy na windę. Wchodzimy do windy, wpisujemy kod. Zrobiła. Jedziemy prosto do mieszkanka. Trochę słychać koncert. Mieć muzykę na noclek. Każde mieszkanie ma swój kod i otwiera się bezpośrednio drzwi. W sumie zawsze chciałem mieć takie mieszkanie, żeby wszyscy wjeżdżać windą. Marzenia się spełniają. W Lucyferze w serialu tak było, że się wjeżdżało i... Mieszkanko. Tylko jeszcze nie wiemy, gdzie to zapalić. Nie wiemy. Trochę poszukamy. O, wiemy.